Siemanko, z tej strony Simi, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Farminga Simulator 20 na moim kanale. Odcinek nagrywany w dniu premiery planowanej 24 marca o 14:36. Ostatnio sobie graliśmy 10 maja. Już widzę, że ponad 96 godzin mamy na sejwie, prawie milion na koncie, także także elegancko. A pierwszy zapis jeszcze 19 roku, proszę bardzo, to już 21. Całkiem nieźle. Dobra, dziś zajmiemy się dokończeniem tego, co zaczęliśmy ostatnio, czyli prasowaniem na pewno siana. W poprzednim odcinku właśnie zajęliśmy się skoszeniem trawy, przetrząśnięciem, zgrabieniem. No i zaczęliśmy prasować. Dzisiaj pozostaje nam to dokończyć. No i czymś tam jeszcze zajmiemy się dalej. Maszyna tam spadła. Nie, nawet chyba header jakiś. Widziałem, jak tak leciał z góry. Dobra, tutaj dalej pracownik kontynuuje. Jeszcze zostało mu pola numer 13 do zasiania, zasadzenia. Zasiania bardziej burakami. Tutaj sobie klas stoi. Tutaj też jest klasik z kosiarkami, którego używaliśmy ostatnio. Deutsch Ford ze zgrabiarkami. Tutaj Deutsch John Deere z kultywatorem możemy puścić. W porządeczku. Tutaj jest właśnie fendzik z prasą, którym zaraz będziemy jeździć. No i to chyba nic więcej już nie mamy, nie? W dalszym ciągu czasu nie przewijałem, gdzie jestem sam. Tutaj. A, tu już piątka też jest obsiana owsem bodajże, tak? Na czwórce tylko tam na górze troszkę jest omijaka, na dwójce też. Ale ogólnie jest spoko. Tak to wygląda. Wszystko rośnie. W porządeczku. Cóż tam mamy na dole? Buraki, ziemniaki. Czasu póki co nie przewijałem. Dzień jest w dalszym ciągu ten sam. Konie ujeżdża na 100%. Przewiniemy czas, myślę, że jak już wszystko będzie obsiane. Receivikiem możemy sobie urzucić tam bliżej farmy. No i spoczko. Generalnie polecam tak już wcześniej troszkę niż na końcu odcinka. Przypomnę, że jeśli się odcinek podoba, to zachęcam do stawienia łapeczki w górę i subika z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. No i polecam też inne serie, właśnie poza Farmingiem 20, który teraz oglądacie na moim kanale, ponieważ właśnie nagrywam też inne gierki. Bardzo często, ostatnio od około, live'y są dawne, ale od około 2 tygodni, z tego co pamiętam, live'y są codziennie. Aktualnie gramy sobie z Farminga właśnie 19, aktualnie gramy sobie w Farminga 19 na wysokim brodnie. Mamy już około 80 godzin, także elegancko. No i cały czas do przodu, nie? Cały czas do przodu, tutaj sobie odstawmy. Tego JCB-ka niech będzie. Dobra. Troszkę nas czekają duże wydatki na kupno właśnie tego kombajnu do zbioru buraków. No ale jeszcze trochę możemy się pocieszyć tym. Spoko stałem konta. No ale spoko, zarobimy sobie, nie? Zarobimy sobie. Dobra. Tutaj też jest fędzik ze zgrabiereczką. Tutaj się teraz też buraczki skończą. Będziemy musieli sobie przerwać pracę i właśnie go napełnić, bo jednak wolę mieć tą opcję używania właśnie na sion, niż żeby pracownicy sobie kupowali. Dobra, duże pokosy tu wyszły, więc przejdziemy sobie na dwa razy, bo na raz to ciężko zebrać, chociaż taki pokos by może i się udał, ale czasem są omijaki, więc wolę jednak, powiem szczerze, zrobić to na dwa razy. No bo i tak tego siana jakoś tam mega dużo nie potrzebujemy. Nawet małe mamy to pole, ale powiem szczerze, że koszę go kilka razy zbieram i daję radę, wystarcza, więc. Więc spoczko. Jakoś tam mega dużo trawy nie potrzebuję. Teraz tak zlecam koszenie najczęściej pracownikom. Kiedyś, właśnie tak jak już mówiłem chyba w poprzednim odcinku też,
że kiedyś używałem właśnie. Nie używałem aż tak często pracowników do koszenia trawy, tylko sobie. Kosiłem samemu ten placyk taki z trawą przy. Kurczę, chciałem tego mijaka zabrać. Placyk przy sklepie. Także spoko sprawa, powiem szczerze. Bo właśnie tutaj niby jest też kupowanie terenów, właśnie ten siewnik. Musimy zatankować, także chwila przerwy od prasowania. Jest też tutaj właśnie. Jest też kupowanie pól, jeśli chodzi właśnie o możliwość uprawy na nich. Trzeba je najpierw zakupić. Aczkolwiek jeśli chodzi o trawę, no to pobocza można kosić sobie. Tutaj właśnie po lewej jest ta łączka taka. No i tego terenu nie można kupić, można kupować tylko pola, a trawę sobie można tam normalnie kosić, więc spoko sprawa. Że tu właśnie pobocza można sobie elegancko ogarniać i wykosić. Nad sklepem jest ten placyk taki fajny. Teraz na mapie. Właśnie jak widać. Dobra, nawozu chyba nie tankujemy. Mam jeszcze połowę. Wcześniej były tankowane chyba na maksa, więc myślę, że na spokojnie możemy tylko nasiona i nie chciałem tego robić. I puścić z powrotem pracownika. No jedź pan. Czemu on się musiał zatrzymać, jak miał ten bałac cały czas włączony? Masakra. Nasiona są tam po lewej stronie całkiem. W porządeczku. Jest też możliwość właśnie nie wrzucania nawozu do silnika i nawożenia właśnie za pomocą albo gnojowicy, albo za pomocą kompostu. Możemy to w sumie sobie jeszcze ogarnąć na tych dużych polach, jak na przykład będziemy sobie 1500 niecałe za nasiona. Jak będziemy sobie na przykład bawełnę na tych dwóch dużych polach uprawiać, bo pewnie jeszcze będę chciał się tym zajmować. To właśnie możemy sobie w ten sposób porobić, ponawozić, poużywać tego darmowego nawozu. Aczkolwiek teraz już powiem szczerze, to nie jest majątek i stać mi nawet, żeby go kupować w formie sztucznej. Aczkolwiek z ciekawości możemy właśnie to zrobić, bo ostatnio jak przed tym owsem na dwóch polach koło obory nawieźliśmy obornikiem, to niestety nic to nie zmieniło i później prosiłem pracownika z nawozem i normalnie ubywało nawozu, a tak naprawdę nie musiałoby ubywać, nie? Także tak to niestety wygląda. Dobra, puszczamy pracownika. I dalej sobie sieje buraczki. Tutaj już rząd jedzie. No, myślę, że to dam radę. Ten tu jedzie 14 na godzinę. A John Deere jedzie też 14-15, tylko jest troszkę węższy. Ale myślę, że ogarnął, nie powinno się pole skończyć. Znaczy powinno się pole skończyć i oni to już ogarną. Nie będzie tam trzeba wstrzymywać silnika, bo dogoni kultywator. Mam nadzieję. Dobra. Te omijaczki chciałbym jeszcze tu pozbierać. Bo jednak lubię tak wszystko robić dokładnie. Strasznie jestem pedantyczny pod tym względem. Dobra. No i zostało tutaj dosłownie jeszcze kilka przejazdów. Także całkiem spoko sprawa. Niby 19 na godzinę, ale powiem szczerze, nie czuję tej prędkości przez niską płynność. Ale fajnie, że właśnie seria z Farminga 20 się cieszy tak dużą popularnością na moim kanale. Także fajnie, bardzo fajnie i pozdrawiam wszystkich, którzy oglądają i słyszą teraz. Także możecie zostawić też komentarz pod odcinkiem, żeby właśnie wyrazić swoją opinię co do tego odcinka. Zachęcam do komentowania. Polecam zaglądać do opisu, który akurat pod tą serią się zbytnio nie zmienia. Właśnie pod Farmingami 20, ale
na przykład pod Farmingami 19 serii z timelapsów, którą już zakończyłem wrzucać po prawie 5 miesiącach codziennego wrzucania. Od właśnie połowy grudnia do początku, prawie połowy maja. Tam właśnie opisy się dużo zmienią i rzeczywiście też tam było sporo informacji ciekawych, przydatnych. No a jednak na live'a gdzieś tam sporo osób zadawało pytania, na które właśnie odpowiedź można było znaleźć na wyciągnięcie ręki. Także no myślę, że warto zaglądać do opisu, żeby chociażby jakieś tam dodatkowe informacje uzyskać, ewentualnie właśnie informacje, jak zdobyć serduszko pod komentarzem. Niektórym na tym zależy, także zachęcam do czytania opisu, bo myślę, że warto. Dobra. Mamy tu jeszcze jeden cały przejazd i troszkę omiaków. No i zaraz się bierzemy za zbieranie tych kostek. No, akurat tutaj troszkę bym to źle zrobił. Chyba. Albo powinien dalej zakręcić, albo sobie dojechać na spokojnie, bo teraz będę kręcił, kręcił i wraca mi ją, nie? No ale zobaczymy, spróbujemy. No jest to mijak po prawej. Tak się niestety nie udało. No właśnie o tym mówiłem. No, zbieraj to. Pięknie na wstecznym. Mają właśnie taki problem, nie wiem czy to jest problem, ale według mnie to jest bug, że właśnie w Farmingu 19, teraz w 20 prasy mogą zbierać na wstecznym, nie? No i tego nie poprawili od premiery. Dziwna sprawa. No ale spoko, dobra, wyłączamy, wyładowujemy te dwie ostatnie. I praskę możemy odstawić sobie chyba w tym miejscu. Aczkolwiek może najpierw inne maszyny? Nie wiem w sumie, co tu jeszcze będzie potrzebne. Tam skrawerka, przetrząsacz, kosiarki. Niech stoi na razie tutaj. Tamte pozostałe sprzęty też możemy pochować. No i spoko jest też to, że tutaj na mapie to pole z trawą jest od razu tutaj zobaczymy, nawiezione. Także nie trzeba tutaj nic robić. No ogólnie jakoś w tych grach mobilnych nie opłaca się nawozić trawy. Z tego co widziałem. Nawet w Farmingu 16. Z tego co patrzyliśmy właśnie z Inwis, to nie do końca to przyniosło właśnie jakiś tam większy zysk. Dobra. 13 minut już mamy, kurczę. Ten czas leci szybciutko. No ale w sumie działamy, działamy. O, jeszcze się ścieli. Nie chcę krów kupować. No kurczę, nie chciałem tego klikać. No i czemu on się musi zatrzymać? Troszkę to irytuje. Także sporo tu mamy tego obornika, gnojówki też. No obornik tu rozrzucaliśmy. Jest też właśnie jeszcze tutaj rozrzutnik. Że stoi. Dobra. Możemy sobie tutaj również tymi zestawikami zjechać już z pola. No, kosiarki, fendzik z przetrząsaczem i dojczwacz ze zgrabiarką. Można tu odstawić. Myślę, że to jest spoko miejsce. Dobra. No i 940 tysięcy. Cały czas się fundusze kurczą z racji też zatrudnionych pracowników w ilości dwóch aktualnie, którzy właśnie tam kończą ganiać te buraczki. No i sporo będzie tego zbierania, powiem szczerze. O, ogarniają chłopaki. Dobra, mamy klasika kolejnego. Spoko zestaw, powiem szczerze. Też fajnie. Łączymy kamerkę ze środka, bo miałem
zamiar taki przy prasie zrobić. Miałem taki zamiar właśnie tą kamerkę włączyć, ale zapomniałem. Fajnie też sobie właśnie ze środka czasem pojeździć. No jakby nie było, w poprzednich wersjach farminga mobilnych nie było takiej możliwości, także dopiero właśnie w tej wersji ją dodali. Także całkiem spoko. No już w sumie ta gra ma też z 1,5 roku. Miałem nadzieję w sumie, że jak po roku tutaj powrócę, no to będzie ciut lepiej z optymalizacją. Będzie to jakoś bardziej płynnie chodzić, lepiej płynnie chodzić. Ale niestety myślę, że jedyną opcją, żeby to poprawić, jest kupno lepszego, nowszego, mocniejszego urządzenia. Innego sposobu raczej nie ma, niestety. No cóż. Dobra. Odparkowujemy do Jaguara. No i w sumie sporo tych maszyn już, kurczę. Czy coś tam jeszcze ukrów potrzebujemy? Niekoniecznie w sumie. Tak samo i to siano właśnie się zastanawiam. Czy od razu teraz zbierać, czy niekoniecznie? Pozostało jeszcze trochę kukurydzy, którą kusiliśmy na ziarno. No to widzę, Kasik z silnikiem cały czas goni tego John Deere, ale tu już mu zostało 3-4 przejazdy, więc. Więc na spokojnie zdąży. Dobra. Zbieramy to siano, ale nie wiem w sumie, czy potrzebują gdzieś go wrzucać i czy chcę go w ogóle rozładowywać, więc. Więc powiem szczerze, że zostawiłbym go najchętniej na przyczepie i później w razie potrzeby, po przyspieszeniu czasu właśnie go już miał gotowego i mógł wyładować do krów. No bo w sumie owiec teraz nie mam. A koni jak tam? No koni w sumie też owsa bardziej potrzeba. Bo nie mamy już w silosie, tu jest 16 tysięcy, czyli połowa około. To zasialiśmy właśnie sporo pól z owsem, później też będzie słoma do zbierania. Dlatego też wolę sobie tej przyczepy raczej nie zajmować. Także te kostki sobie raczej zostawimy. A tutaj po prostu możemy sobie nawet tamtą stroną pojechać. Sobie wyładujemy. To właśnie gader tu spadł z góry. Jak się pojawiłem na save'ie tutaj. Tak widziałem, jak spada z góry. Dobra, krówki ładnie się pasą. Dobra, no i w tym miejscu rozładowujemy. Nie ma. Zaczepimy. Ups. Nie ma takiego typowego przycisku do rozładowania. Jeśli właśnie ciągnik przyczepa wykryje trigger, to sama się rozładowuje. No, ale powiem szczerze, spoko mi się tu udało zgromadzić te bele ze słomą. To nie było takie proste, ale wykazałem się pomysłowością i się udało. Podobnie właśnie u świń. Dobra, cztery kostki. Tutaj jak to wygląda? Jest 98 tysięcy. Tutaj mamy 16 tysięcy, także wyładowujemy. Chwilę to trwa. No ale powiem szczerze, że już taka właśnie przyczepa Arkusina jest od bardzo dawna w farmingu. Kojarzę ją właśnie od farminga, nie wiem, 11 albo 13. Pamiętam, że na początku brakowało takich maszyn, ale właśnie trzeba było pobierać te mody. Jedyną opcją było pobieranie właśnie modów z takim autozaładunkiem, bo jednak dawno temu właśnie w farmingu bele tak się nie zachowywały w miarę dobrze jak teraz, chociaż teraz też nie jest idealnie. No ale właśnie ta przyczepa jest dosyć już długo z nami. No teraz też w 19, najnowszej wersji jeszcze na komputery stacjonarne, jak to nagrywam.
I na konsolę, też jakby nie było. W sumie to BSK też jest na konsolę, tylko zależy jakie, nie? W sumie 114, kurczę, jeszcze by weszło z 6, powiedzmy. To niech będzie, że jeszcze zbierzemy. To właśnie jest dodatek Anderson, który dodaje właśnie przyczepy i inne maszyny fajne. Ale też ostatnio sobie na live'ie testowałem ciekawą przyczepę z Mothaba bodajże, która też właśnie była w stanie zbierać bele. Albo właśnie takie też standardowe po 4000, albo większe takie z paczki Heston Bales bodajże po 6000. No i właśnie albo 16 tych mniejszych, albo po 10 tych większych. No i powiem szczerze, spoko sprawa. Tam już nie było takie proste. Trzeba było troszkę precyzji i nie podjechać. No ale powiem szczerze, fajna sprawa. Zabrać takich 10 bel po 6000 to jest niewiele mniej niż właśnie 16 bel. Właśnie po 4000. Tu 60 tysięcy litrów, tu 64. No ale powiem szczerze, fajda, właśnie czymś innym pracować jest nie do pisania, także. Także polecam każdemu właśnie testować, próbować. Także zaproszę raz jeszcze na live'iki właśnie z Farminga 19, jeśli interesuje Was taka tematyka. Ostatnio live'y są codziennie, więc powiem szczerze, że całkiem spoko. Można sobie fajnie porozmawiać, spędzić wieczór. Także polecam. Dobra, 22 minuty. Wyładowujemy te kosteczki. I cóż możemy jeszcze porobić? Zaraz trzeba będzie tam tymi sprzętami pozjeżdżać. No i jak się buraki zasieją, być może już czas przyspieszyć. Być może zrobię to poza odcinkiem, żeby. Okej, okay, wszystko weszło. Żeby sobie ujeździć też konie i. Okej, okay, prawie pełno. Jeszcze woda wejdzie. Ale jest elegancko. 40 krów to jest chyba maksymalnie. Ktoś mnie pytał kiedyś w komentarzu. Akurat jak miałem przerwę tą roczną. 120 tysięcy mleka. Jak tam? Z ceną mleka. Aktualnie 1200. No to jest nie za dużo. Powiem szczerze. Mamy soi troszkę. I 169 tysięcy ponad kukurydzy na ziarno skoszonej ostatnio. Tą soję w sumie można było sobie sprzedać za 2000. To nie jest jakaś mega cena, super, ale. Ale powiem szczerze, że możemy sobie skoczyć dwoma ciągnikami. Jeszcze przez te kilka minut. Drake's Bio Flakes to jest. Lewy dolny róg. Okej, niech będzie, że pojedziemy sobie dwoma ciągnikami, właśnie tym fendzikiem i dojczwarem. Kiedyś już robiłem taką akcję, wydaje mi się. Pojedziemy sobie chyba tymi białymi przyczepami. Najlepiej właśnie pojechać dwoma zestawami, bo jeżdżąc pojedynczo dosyć szybko cena spada. Jest problem, tak jak właśnie w poprzednich farmingach, że najlepiej sprzedać wszystko naraz. Nie odwlekać tego właśnie czasowo, bo potrafi cena spaść i sprzeda się w mniej okazyjnej i mniej zadowalającej cenie. Niestety. Dobra. No i w sumie prawie 120 tysięcy, czyli te dwie przyczepy białe będą napełnione na maksa. Nie pamiętam, ile to ma czerwona przyczepa, ale chyba troszkę mniej, 47 tysięcy bodajże. Bo ona się też podnosi. To jest taka właśnie naczepa krampy jak i w Farmingu 19 chyba. Bo 59 tysięcy jest właśnie taka duża, która się nie podnosi. A 47 ma mniejsza, która się podnosi. Kiedyś mnie to właśnie dziwiło, że taka naczepa się podnosi do góry. Kurczę, nie mogę. Coś mi się znowu dzieje. Z dotykiem, okej. Okay. No, dawaj. Dziwna sprawa.
Coś mi tu przepuszcza, nie wiem. Nie mogę cofnąć. Czy jest ten sam problem co ostatnio? Nie mam pojęcia. Jak dwoma palcami dotykam. Dziwna sprawa. Dobra, nie wiem, która jest mniejsza, która jest większa, ale spoko. Podejdziemy tutaj, trzeba wziąć większy łuczek, bo się można łatwo zawiesić. Bo ta przyczepa jednak troszkę zachodzi. Okej. Okay. Ładujemy soję. Start. Zobaczmy sobie, ile ma ta niebieska. Ta czerwona przyczepa. 40 tysięcy, dokładnie. 48, chyba tyle samo co. Co w farmingu 19? Idziemy sobie, przejdziemy do Deutschfahrer, odczepimy skrabieleczkę i weźmiemy drugą przyczepę. Czy ten Deutschfahrer ma około 336 koni? Coś mi się tak kojarzy. Ostatnio sobie właśnie kupiłem takiego na woli na wysokim prądzie. W właśnie farmingu 19 i powiem szczerze, spoko, spoko sprzęt. Nie chciałem tego klikać. Najgorzej, że tak się to wszystko. Robi nie do końca to, co się planuje. Nie do końca się ma na to wpływ. Tam już kultywator widzę skończył. Właśnie widziałem, że dojrzał do końca. Także możemy nim zaraz zjechać. Odjedziemy tym fędzikiem. Chociaż powiem szczerze, że teraz jak jest możliwość zwalniania czasu, czyli tak jak teraz mam na jeden ustawiony czas rzeczywisty, to wydaje mi się, że nie powinno być problemu z tym spadkiem cen, bo kiedyś nie było możliwości zatrzymania. Czasu i regulacji ogólnie. Dobra, tym sobie zjedźmy. Na lewo na razie. Już sobie pewnie sprowadzę te maszynki albo na kolejnym odcinku, albo poza odcinkiem. Jak będę właśnie ujeżdżał konie i tam czekał, aż tą stronę będzie bliżej. Czekał, aż właśnie dzień minie, żeby tam urosło to wszystko i żeby można było konie ujeździć jeszcze raz, bo myślę, że musiałbym to zrobić z dwa razy. 58 tysięcy zostało. Czyli to jest chyba ta większa, tam jest ta mniejsza? Nie wiem, bo one się tam minimalnie różnią. Jak to wygląda, 28% minut. Także troszkę może być dłuższy odcinek. Dzisiaj ostatni był krótszy. Jedna ma 60, druga ma 56. No właśnie. 56, także tamta chyba ma 56, a ta ma 60, więc będę prawie pełny, tak? Wydaje mi się. Chyba, że będę prawie pełny. Ciekawa jest też ta przyczepa. Tutaj co prawda jest to bardzo uproszczone, że nawet ta ścianka na środku działowa nie ma żadnej funkcji tak naprawdę, ale w farmingu 19 ta przyczepa, nie wiem czy ona jest w jednym egzemplarzu czy w dwóch, ale właśnie można sobie pusto, no właśnie prawie pełno, czyli to jest ta większa, można sobie załadować różne plony do tych dwóch komór. Przodu i z tyłu. No i trzeba też je pojedynczo opróżniać, prawda? Dobra, pędzimy najpierw do czwarkiem. To jest w sumie większa, większa przyczepa, więc mógłbym podpiąć do mocniejszego ciągnika. Czyli fend w tym przypadku. Ten do czwarty jest słabszy. No ale już nie będę tego przypinał, powiem szczerze. Zostawimy tak jak jest i... Ups. Spore kolizja. I tyle. Jedziemy. Dobra, tu mam jeszcze kaderki. Do kukurydzy. I do słonecznika chyba też, bodajże tak. No myślę, że sobie słonecznik jeszcze możemy zasiać. Może na tych małych polach. Zobaczymy. No na dużych myślę, że bawełna jest dosyć opłacalna.
dosyć sporo się tym zajmowałem i fajnie wspominam zarobki. Nie do końca pracy, bo zatrudniłem pracowników, więc nie do końca miałem sam okazję. Ale troszkę sobie pojeździłem, tylko nie każdemu to pewnie odpowiada. Ja też raczej wolę, żeby. Ups, robili to pracownicy. Kurde, jak zniosło. Szedł bokiem. Dobra, niech na razie czeka sobie tutaj. Tutaj już kejsik, widzę dwa przejazdy i kończy. Także elegancko już w tym odcinku sobie zakończymy też siew buraków z pomocą pracowników. Także możecie się już też spodziewać, co będzie w kolejnych odcinkach. Coś nowego, czego jeszcze nie było, przynajmniej na tak dużą skalę. Tutaj na mojej serii. Dobra, także jedziemy 31 minut, sprzedajemy i będziemy kończyć. Także elegancko. Mogę troszkę się teraz nie odzywać, więc podgłośnię wam dźwięki silników. Ups. Okej, okay. Powiem szczerze, że nie chcę właśnie za głośno dawać. Uj, oj, 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 oj. Kurczę, gniosło. Nie chcę za głośno dawać, żeby mnie nie przegłośniały te dźwięki, żebym się nie musiał przekrzykiwać. Na początku były dosyć głośno, wydaje mi się. I też po jakichś update'ach też zmieniały się czasem same, więc czasem nieświadomie nagrywałem te dźwięki głośniej, niż bym chciał. Która jest większa? Bo tak po długości planuję zobaczyć i powiem szczerze, że nie jestem pewien. Nie, wydaje mi się, że przy Fendzie jest większa. Bo tu chodzi już bardziej o wysokość niż o długość. Bo długość jest podobna. No ale ta przy Fendzie chyba jednak jest większa, bardziej pojemna. 60 tysięcy, a ta przy Deutschwarze mniejsza. No dobra. Także sprzedajemy i będziemy kończyć. Przebiegniemy sobie do Deutschfahrera. No i ładny milion. Fajnie, że sobie coś tam zarobimy, bo niedługo się spore wydatki szykują na kupno sprzętu. Z racji, że nie ma możliwości wypożyczenia. 110 tysięcy dolarów. Dolary, dolary. 110 tysięcy, to jest niecałe 2000, no. Jedna jest w sumie niepełna. No nie, możemy się teraz przekonać, która jest większa, ale wydaje mi się, że przy Fendzie jest wyższa i większa, bardziej pojemna. Ile za tą dostaniemy? Jeszcze chwilka, jeszcze moment. 88% zbiornika, mało palące ciągniki, chyba już to mówiłem. Tam było 110, tu jest 113. To dziwna sprawa, że jednak, tak myślałem, przy Deutschfahrze jest większa, bo właśnie była niepełna. Nie była pełna przyczepa, ale było więcej zboża. Dziwna sprawa. Wilson Trailer jest większa. Tak, czyli ta tutaj. Wilson. Przy Deutschfahrze. A przy Fendzie jest Destination Load King. Load King Distinction. I ona jest właśnie mniej pojemna. No tam 3,5 tysiąca ponad. Mniej wchodzi. No i można też sieczkę pakować na nie. Wersji
No, komputery właśnie w 19 nie można takich rzeczy, z tego co wiem. Tak samo braku ziemniaków, to jest to ułatwione. Tak, żebyście mieli w sumie łatwiej, jeśli chodzi o odwożenie. Bo inaczej musiałbym właśnie. O, 6 wózków, nieźle. Inaczej musiałbym właśnie czymś mniej pojemnym. O, to na przykład umożliwia tylko sieczkę. Bo to nie jest samozbierająca, więc nie można też trawy zbierać. No, spoczko, spoczko. Dobra, w takim razie będziemy kończyć. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Jeśli się podobał, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę i subika dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco. Tak jak już mówiłem. Zostawcie komentarz, jeśli macie ochotę. No i zapraszam na live'iki z Farmingiem 19. Ostatnio live'y są codziennie, więc wasza obecność jest mile widziana. Dzięki, miłego dnia, transnego, trzymajcie się, pa, pa.